Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść. Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy. Gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż bliskie jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Oto słowo Pańskie. Czcigodni bracia w Chrystusie Panu. Ten fragment Ewangelii, który przed chwilą słyszeliśmy, trzeba go rozumieć w kontekście całej wypowiedzi Pana Jezusa, która dotyczy, jak ktoś miał taką możliwość, żeby uczestniczyć w tygodniu w mszach świętych, to ten cały taki tekst Ewangelii według świętego Łukasza był czytany, tekst, w którym jest mowa o dwóch rzeczywistościach. Mianowicie Pan Jezus mówi o zapowiada wydarzenia, które nastąpią. Pierwsze wydarzenia nastąpią, o których mówi mniej więcej, plus minus 40 lat po czasie, kiedy Jezus wypowiadał te słowa. Około roku 70 rozpoczęło się spełnianie tych wszystkich przepowiedni proroctw Pana Jezusa. Dlatego powiedział, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. I to się zaczęło dziać. Otóż Pan Jezus mówił i opowiadał o tym, że Jerozolima będzie otoczona wałem, że ścisną ją zewsząd, że jak ktoś to zobaczy, niech nie wchodzi do miasta, uchodzi w góry. Mówi o zniszczeniu Jerozolimy, które się dokonało wtedy, kiedy Rzymianie około 70 roku oblegli miasto i zniszczyli. Ale też mówi Jezus o wydarzeniu drugim, mówiącym, polegającym na tym, że znaczy tłumaczącym nam, co się wydarzy w czasie, którego my nie znamy. O tej godzinie, o tym dniu wie tylko Ojciec. To znaczy, że jest ta data, ten dzień, jak gdyby w najgłębszych zakamarkach serca Pana Boga. Mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa na ziemię. I to przyjście Pana Jezusa na ziemię będzie w okolicznościach, które są dramatyczne. Natomiast kiedy Jezus o tym opowiada, tłumacząc ludziom, mówi, bo to też jest istotne i ważne, żebyśmy, kiedy słuchamy, jak Pan Jezus przemawia, kiedy słyszymy Ewangelię, żebyśmy zawsze rozumieli, do kogo On to mówi. Kto jest adresatem tych słów? Jezus opowiedział swoim uczniom. Pytanie do mnie, czy ja jestem uczniem? Bo uczeń to jest ktoś, kto podjął pewną decyzję. To jest mój mistrz,
mistrz życia. Ja tego mistrza chcę nie tylko słuchać z zaciekawieniem, co masz ciekawego do powiedzenia, ale ja chcę Ciebie naśladować, dlatego jesteś moim mistrzem, bo ja chcę być tak jak Ty. Więc Jezus mówi do kogo? Mówi do uczniów, czyli do tych, którzy chcą naśladować Pana Jezusa. Nie tylko Go słuchać, a fajnie gada dzisiaj, ale czat, nie? Ale nie tylko wpadło, wypadło, ale ja Go chcę naśladować. I Jezus opowiada o tym, że przyjdzie po raz drugi. Przyjdzie po raz drugi na ziemię, wtedy zamknie się ta cała historia. Widzieliśmy to, czy słyszeliśmy to również w tym obrazie, w tej wizji Jana Apostoła w Apokalipsie. Nie mamy czasu w tej chwili, żeby wchodzić w głąb, ale Jan widział to i przekazał nam w obrazach, mówiąc o tym, że pierwsze niebo, pierwsza ziemia przemijają. Czyli świat, w którym my żyjemy, on się kończy. On będzie miał swój koniec. I będzie to związane z powtórnym przyjściem Pana Jezusa tutaj na ziemię. I my nie wiemy, kiedy to nastąpi. Też w tej całym opowieści Jezusa do uczniów, czyli do nas. I zobaczcie, że tam, jak wcześniej ten tekst Ewangelii poczytamy, wcześniej przed tym, co dzisiaj słyszeliśmy, to możemy zauważyć, że te przepowiednie dotyczące czasów bliskich, czyli tego zburzenia Jerozolimy i czasu powtórnego przyjścia Pana Jezusa, one są ze sobą jakby przemieszane. Właściwie trudno powiedzieć, o czym teraz Pan Jezus mówisz. Jak gdyby Pan Jezus chciał też nam w ten sposób dać do zrozumienia, że pewne rzeczywistości to jest, jakby powiedzieć, jeden ciąg. My żyjemy w czasach ostatecznych. One trwają. I dlatego to zaproszenie do tego, co usłyszymy już w najbliższą niedzielę. Czuwajcie, czuwajcie, nie śpijcie. Można powiedzieć tak, chłopy, nie śpijcie, czuwajcie. I Pan Jezus dzisiaj zaprasza nas, mówi tak, spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. I widzicie, że gdy drzewo wypuszcza pąki, to my już wiemy, że będzie blisko lato. To jest taka oczywista rzecz, że my nawet nad tym się nie zastanawiamy. Ale dlaczego Pan Jezus mówi te słowa? Czego od nas oczekuje? Po pierwsze, żebyśmy mieli otwarte oczy, żebyśmy nie spali, widzieli świat, żebyśmy go na niego patrzyli, ale żebyśmy też rozeznawali. Żebyśmy rozeznawali, bo to, co widzimy, mówi nam o czymś. Jak kwitną kwiaty, to mówi nam to o tym, że zbliża się lato. Jak zaczynają wyrastać kłosy, to wiemy o tym, że niedługo będą żniwa. My o tym wiemy, więc Jezus oczekuje od nas myślenia. Patrzcie na świat, słuchajcie tego, co mówię i obserwujcie, po to, żebyście byli gotowi, żebyście niczego nie przeoczyli, żebyście na wszystko byli przygotowani. I to jest to, co słyszą uczniowie. My jesteśmy naprawdę wybranymi ludźmi. Bo to ciągłe przypominanie nam, czuwajcie, rozeznajcie, uczcie się widzieć znaki czasu, myślcie. To jest ciągłe nas pobudzanie, że w momencie, kiedy przyjdzie ten dzień, nie będziemy zaskoczeni. Ile dzisiaj ludzi umiera zaskoczonych faktem śmierci? Ile ludzi umiera kompletnie nieprzygotowanych do spotkania z Panem Bogiem? Sami dobrze wiemy, że w tych okolicznościach pandemii cały ogrom ludzi umiera nagle. Niedawno całkiem miałem kontakt,
bardziej mój współbrat, ja tylko się znałem z tą osobą, mój współbrat się z tą osobą przyjaźnił. I rozmawiał przez jakiś tam komunikator, mówiąc, że osoba pisała, że jakieś zaziębienie. Jak tylko mi przejdzie, to zadzwonię do was, co u was słychać. Za 2 dni ta osoba już nie żyła. Okazało się, że wirus. Zaskakuje nas śmierć. Zaskakują nas wydarzenia. Dlatego Pan Jezus zachęca nas, patrzcie, otwierajcie oczy. Rozeznajcie to, co się dzieje, byście byli przygotowani. Bo niebo i ziemia przeminą, moje słowa nie przeminą. Tu mamy też takie potwierdzenie, że różne rzeczy są wątpliwe, ale pewna jest jedna. Słowo Boże. Słowo Boże. Zobaczcie, kiedy włączymy telewizor, internet, dociera do nas ogrom słów. Zalewa nas masa informacji. Bywamy nią przytłoczeni, tym bardziej, że one często są ze sobą sprzeczne. Co to powoduje w nas? Niepokój. Bo gdzie jest prawda? Jedni naukowcy mówią tak, inni mówią tak. Gdzie jest prawda? To budzi niepokój, prawda? To budzi jakieś lęki. Człowiek zaczyna się bać. Otóż mamy jedną rzecz pewną. Słowo Boże. Słowo Boże. To jest taki znak, że tu możemy się bezpiecznie oprzeć i tu się nie zawiedziemy. Słuchajcie tego, co mówi Bóg, nie świat. Tylko tego, co mówi Pan Bóg. To jest pewne. Myślcie nad tym, co znaczy to, co Bóg mówi. Słuchajcie tego, co On mówi. Przyglądajcie się temu, na co On pokazuje. Wtedy nie trzeba się lękać, obawiać. I wtedy się nie zawiedziemy. Niebo i ziemia przeminą, moje słowa nie przeminą. I Jezus nas zaprasza. Spójrzcie, czyli patrzcie, myślcie i uczcie się. Bo żyjemy w czasach ostatecznych. Kiedy nastąpi koniec, a któż to wie? Może jutro, a może za 1 000 000 lat. Tego nikt nie wie. Ale Pan Jezus chciał, żeby wszyscy zawsze byli przygotowani. Ja pamiętam, tak na koniec powiem wam, jak ja byłem małym chłopakiem i pytałem mojej mamy: mamo, kiedy będzie koniec świata? To moja mama, bardzo prosta kobieta, dawała mi zawsze genialną odpowiedź. Mówi tak: dla ciebie, jak umrzesz, to będzie koniec świata. I taka jest prawda. Dlatego zamiast, nie poddajmy się różnym niepokojom i lękom, ale słuchajmy tego, co jest pewne, Słowa Bożego. Patrzmy na to, na co nam Pan Jezus pokazuje.